The biggest game on the continent. Afryka. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podsumowującym to, co dzieje się na Pucharze Narodów Afryki. Dzisiaj podsumujemy sobie to, co działo się w półfinałach i oczywiście zapowiemy wielki finał. Już o godzinie 21 wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Nigerią, a ten mecz będziecie mogli oczywiście oglądać na platformie streamingowej Megogo. W pierwszym półfinale Nigeria zmierzyła się z Republiką Południowej Afryki i tak naprawdę wydawało się, że no nie czekają nas już jakieś wielkie emocje. Wydawało się, że Nigeria tak naprawdę awans ma już w kieszeni. No nic bardziej mylnego. Super Orły prowadziły 1-0 po kapitalnej akcji indywidualnej Wiktora Ozimena, który wywalczył rzut karny, a w końcu drugą bramkę zdobył właśnie napastnik Napoli. Miało być już po meczu. Po czym bramka na 2 do 0 została anulowana, a zamiast niej RPA otrzymało rzut karny i w 90 minucie doprowadziło do remisu. W dogrywce bramek już nie zobaczyliśmy, i po raz czwarty w tym turnieju potrzebna była seria rzutów karnych. No i tu się mogło zrobić gorąco Nigeryjczykom. W świerci piłkarze RPA także brali udział w serii 11, a wtedy i bramkarz Ronwen Williams obronił uwaga, 4 z 5 rzutów karnych. Jednak tym razem górą był Stanley Nwabali, bramkarz Super Orłów i to Nigeria awansowała. Do finału. Z kolei w drugim półfinale Wybrzeże Kości Słoniowej relatywnie łatwo poradziło sobie z Demokratyczną Republiką Konga i awansowało po dość szczęśliwej, ale na pewno ładnej bramce Sebastiana Alera. W porządku, skończyło się tylko 1 do 0. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę stwarzanych okazji, to był to absolutnie najniższy wymiar kary. Słonie były zdecydowanie lepszym zespołem. Sam Sebastian Aller powinien był zakończyć to spotkanie z Hatrykiem, a chociażby from Cassie trafił w słupek. Był to moim zdaniem najlepszy występ Iworyczyków na całym turnieju i trudno nie mieć wrażenia, że z meczu na mecz stają się coraz mocniejsi, co świetnie wróży przed finałem. Znakomicie na prawej stronie obrony wyglądał ofensywnie usposobiony Wilfried Singo, który mógł zaliczyć dwie asysty. Bardzo pewnie w polu karnym wyglądał z kolei duet Willy Bolly Evan Dika. Obrońcy WKS mają odpowiednio 195 i 193 cm wzrostu i zwłaszcza w powietrzu radzili sobie świetnie. Dla Nigerii może być to już czwarte złoto w historii. Po raz ostatni mistrzami Afryki zostawali w 2013 roku. Wtedy w reprezentacji superorów występował m.in. Ahmed Musa. On jest obecny także na tym turnieju i zdaniem Josep no to wręcz pełni rolę takiego asystenta dla trenera, bo jest niesamowicie pomocny dzięki swojemu doświadczeniu. Czemu to Nigeria może wygrać w finale? Bo jest niesamowicie równa i solidna. Przed startem turnieju mogło się wydawać, że ich największą siłą będzie potężna ofensywa. W końcu z przodu superorów mogą grać między innymi Victor Osimhen z Napoli, Ademola Luchman z Atalanty, czy Samuel, Chukwueze z Milanu, a także Alexi Wobi z Fulham. Tymczasem to defensywa i wyrachowanie robią u Nigeryjczyków największe wrażenie. Cztery czyste konta i tylko dwie stracone bramki w sześciu meczach. To absolutnie znakomity wynik, zwłaszcza Calvin Bassi i Troste Kong wyglądają na tym turnieju bardzo pewnie, a stojący między słupkami Stanley Nuabali to mocny kandydat do Miana Bramkarza turnieju. Troszkę tylko może niepokoić ich nieskuteczność w sześciu dotychczasowych meczach, tylko raz udało im się zdobyć więcej niż jedną bramkę, a tych okazji naprawdę troszeczkę było. Na ich korzyść na pewno działa też to, że no, Wybrzeże Kości Słoniowej już raz na tym turnieju pokonali. W fazie grupowej 1-0 potrafiłem Trosta Ekonga z rzutu karnego. Z kolei Wybrzeże Kości Słoniowej po raz ostatni i drugi w swojej historii złoto zdobywało w 2015 roku. Wówczas pokonali w rzutach Karnegany, i tutaj jest kilka. Naprawdę ciekawych wątków. Po pierwsze, w tamtym finale grali wciąż obecni w kadrze Iworyczyków Serge Aurier i Max Gadel, który mimo 36 lat na karku w półfinale zanotował asystę przy jedynym golu zdobytym przez Sebastiana Alera. Po drugie, ówczesnym selekcjonerem był Hervé Renard, którego także teraz próbowali awaryjnie wypożyczyć od francuskiej federacji. No właśnie, niesamowitą historię piszą Iworyczycy na tym turnieju. Najpierw skompromitowali się w grupie, przegrali 0-4 z Gwineą, zwolnili selekcjonera, no a potem cudem awansowali z trzeciego miejsca, w bólach wyrwali awans z rąk Senegalczyków i Maliczyków oraz dotarli do wymarzonego finału. Nowym selekcjonerem został Emers Fae, który wcześniej prowadził tylko rezerwy Clermont. Jednak jako piłkarz zagrał w ponad 40 meczach reprezentacji WKS-u, grał na trzech turniejach PNA i raz w 2006 roku zdobył srebro. Pod jego wodzą słonie zdecydowanie odżyły, chociaż jak stwierdził ostatnio Emmanuel Ebue, Wybrzeże ma na tyle dobrych i doświadczonych piłkarzy, że tak naprawdę po prostu nie potrzebuje trenera, tylko kogoś, kto stworzy dobrą atmosferę. Wrażenie robi zwłaszcza ich środek pomocy. Na szóstce się świetny rozgrywający Jean-Michel Seri, który był łączony kiedyś z Barceloną czy Liverpoolem. Obok niego biega niestrudzony silnik całej reprezentacji Francusi, który grał dla Milanu i Barcelony, a odrobinę wyżej za napędzanie akcji odpowiada znakomity technicznie i dynamiczne Seco Fofana. Bardzo dobrze wygląda ostatnio także Simon Adingra, niesamowicie szybki i trudny do powstrzymania lewy skrzydłowy, grający na co dzień w Brighton. Słoni mają niestety ten sam problem, co nigeryjczycy, marnują bardzo dużo okazji, dotyczy to zwłaszcza Sebastiana Alera. Na koniec, dwie ciekawe postacie, które zmierzą się w finale. I nie chodzi mi tutaj o największe gwiazdy jak Oziman, jak Fronkesi, No bo te osoby znamy doskonale tylko takich dwóch piłkarzy, którzy mają za sobą naprawdę ciekawe historie. Max Gradel to były gracz m.in. Leicester czy Southampton, który po raz pierwszy został powołany do reprezentacji już w 2010 roku na mecz z reprezentacją Polski, a w tamtym meczu zagrał także m.in. obecny selekcjoner wybrzeża MRC. FAE. Gradel występuje dla Wokesu już od ponad 13 lat. Ze słoniami srebro w 2012 roku i złoto w 2015. Zresztą został wtedy wybrany do 11. I Woryczek rozegrał już ponad 110 meczów reprezentacji, i mimo 36 lat, wciąż jest jej podstawowym zawodnikiem. Zobaczymy, czy ponownie poprowadzi Wybrzeża do Złota. Calvin Basy, obrońca Fulham rozpoczynał ten turniej na ławce, ale już w drugim meczu wskoczył do pierwszej jedenastki i miejsca w niej nie oddał. I nie jest to dla niego nic nowego, ponieważ wręcz od zawsze musiał walczyć o swoje. Już jako nastolatka odrzucano go na testach w wielu klubach między innymi w Crystal Palace, West Hamie, Wolverhampton, a Charlton Athletic dwukrotnie powiedział mu nie. Jednak Basej się nie poddał, ostatecznie jako piętnastolatek załapał się do Leicester. Na szczęście, bo jak sam mówi, okolica, w której mieszkał, przypominała wręcz strefę wojny. Kilku jego przyj przyjaciół zamordowano i były przed nim tylko dwie drogi. Mógł skończyć jako piłkarz lub jako gangster. I dzisiaj to byłoby już na tyle. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. W następnym podsumuję dla Was to, co wydarzyło się w wielkim finale, no i przygotuję takie podsumowanie całego pucharu narodów Afryki. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.